Zapraszam na film mabicom.pl. Witam w kolejnej części ozdób choinkowych. Dziś zaprezentuję Wam, jak wykonać aniołka. Aniołek ma około 8 cm, a wzór składa się z 16 rzędów. Do jego wykonania użyję szydełka 1,5 oraz kordonkę odpowiedniego do tego szydełka. Zaczynamy od magicznego kółeczka. Robimy 3 oczka łańcuszka i następnie w magicznym kółeczku 11 słupków. Mamy wykonanych łącznie 12 słupków. Zaciągamy nitkę i robimy oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Tak mamy wykonany rządek numer 1. Rządek numer 2 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek. I następnie słupek w to samo oczko. W kolejnych 11 oczkach robimy zwiększenia, czyli po 2 słupki w każde oczko. Mamy 2, w następnym oczku znowu 2 i tak powtarzamy 11 razy, by na końcu otrzymać 24 słupki. I rządek kończymy, robiąc oczko ścisłe, pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 2. Głowy. W rządku trzecim będziemy robić 24 słupki, czyli w każdym oczku po słupku. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek i w kolejnych 23 oczkach robimy po słupku. A rządek kończymy oczkiem ścisłym. I rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Tak wygląda rządek numer 3. W czwartym rządku będziemy wykonywać 12 zmniejszeń. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek i słupek w kolejnym oczku. Następnie wykonujemy 11 zmniejszeń. Zmniejszenia słupków dokonujemy także nabieramy raz nitkę, wbijamy się w oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 oczka, znów nabieramy, wbijamy się w kolejne oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 nitki i przez wszystkie 3. Tak wygląda zmniejszenie słupka. Wykonujemy jeszcze je 10 razy. I rządek kończymy także oczkiem ścisłym. Jesteśmy już po 4 rzędach. Tak wygląda głowa.
do główki możemy schować sobie tą nitkę i wypełnić ją kulką silikonową bądź jakimś innym wypełniaczem. Wypełniliśmy tylko troszkę, później można sobie jeszcze dorzucić wypełnienia, jak będzie za mało napchana główka. Przechodzimy do rzędu piątego. Rząd piąty zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie w 11 kolejnych oczek robimy po pół słupku, czyli w tym rzędzie łącznie będziemy mieć 12 półsłupków. I rządek również kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem. Tak zakończyliśmy rządek numer 5 i zakończyliśmy również głowę anioła. Następnie przechodzimy do ciała. Rząd szósty, czyli cianko anioła, zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i słupka w to samo oczko. Następnie każde kolejne oczko robimy zwiększenie, czyli wykonujemy 2 słupki w jednym oczku. I te zwiększenia powtarzamy 11 razy, by na końcu otrzymać 24 słupki. Mamy 24 słupki naokoło i rząd kończymy, robiąc oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Tak wygląda rządek szósty. W rządku siódmym również będziemy robić rozszerzenia. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek i słupka w to samo oczko. To jest nasze pierwsze rozszerzenie. Następnie każde z 23 pozostałych oczek robimy rozszerzenie. Czyli w każdym oczku robimy po 2 słupki. I tak 2 słupki w każdym oczku powtarzamy jeszcze 23 razy, by na końcu okrążenia mieć 48 słupków. I ostatnie rozszerzenie, a rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Jesteśmy po 7 rzędach. Rząd ósmy. Zaczynamy od oczka łańcuszka, które zastąpią nam półsłupek, następnie w kolejne oczko 2 słupki. Następne oczko słupek podwójnie nawinięty, czyli dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. W kolejnym oczku znów 2 słupki.
i w następnym pół słupek. Znów 2 słupki w jednym oczku, słupek podwójnie nawinięty w kolejne, następne oczko 2 słupki, i w następne oczko półsłupek. Mamy drugą naszą falbankę. Takich falbanek robimy łącznie 5, czyli powtarzamy ten jeszcze trzykrotnie. 2 słupki w jednym oczku, słupek podwójnie nawinięty, 2 słupki w jednym oczku i półsłupek w kolejnym oczku. Tak, żebyśmy mieli 5 falbanek łącznie. Mamy wykonanych 5 falbanek. W 4 kolejne oczka będziemy wykonywać rozszerzenia półsłupków, czyli 2 półsłupki w jednym oczku, 2 półsłupki w drugim, 2 półsłupki w trzecim oczku i 2 półsłupki w czwartym oczku. Łącznie tutaj mamy 8 półsłupków. Teraz z tej strony będziemy wykonywać także pięciokrotnie falbankę. Także wykonujemy 2 słupki w jednym oczku, słupek podwójnie nawinięty w następnym oczku, w kolejnym oczku 2 słupki, i w następnym oczku półsłupek. To jest nasza pierwsza część falbanki. Powtarzamy ją jeszcze czterokrotnie. Mamy pięciokrotnie powtórzoną falbankę. Teraz czterokrotnie będziemy wykonywać zwiększenie półsłupków w 4 kolejne oczka. Czyli 2 półsłupki w jednym oczku, 2 półsłupki w drugim, 2 półsłupki w trzecim i 2 półsłupki w ostatnim oczku. Rządek kończymy oczkiem ścisłym. Mamy wykonane ciało naszego anioła, czyli można powiedzieć rączki czy ramionka. Teraz przechodzimy do sukienki. Zaczynamy rządek 9 od oczka łańcuszka, następnie obracamy robótkę. I tutaj mamy 9 oczek z tych zwiększeń, co przed chwilą robiliśmy. Wykonujemy 9 półsłupków. Kolejne oczka. Mamy wykonane 9 półsłupków. Następnie przechodzimy na drugą stronę robótki, czyli składamy sobie tak jakby nasze ramionka. Przechodzimy tutaj także do tych 9 półsłupków i robimy półsłupek nad półsłupkiem. Czyli z drugiej strony robótki wykonujemy 9 półsłupków. I tutaj mamy 9. Łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym naszym oczkiem.
I tak wygląda rządek dziewiąty. Mamy 18 oczek. Powstał nam otwór do sukienki. Rządek dziesiąty. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek i oczka łańcuszka na łuk. Następnie słupek, następne oczko i oczko łańcuszka. Słupek w kolejne oczko i oczko łańcuszka. I tą sekwencję słupek i oczko łańcuszka powtarzamy dookoła. W rezultacie otrzymamy 18 słupków i 18 oczek łańcuszka pomiędzy tymi słupkami. Ostatnie oczko łańcuszka i rządek kończymy, robiąc oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Aniołek po rzędach 10 wygląda tak. Rządek 11 zaczynamy od przejścia pod łuk, zatem robimy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk i słupek pod tym samym łukiem. Oczko łańcuszka. Przechodzimy pod drugi łuk, czyli pierwszy sobie pomijamy, wbijamy się w drugi i robimy słupek, oczko łańcuszka i pod tym samym łukiem słupek. Oczko łańcuszka pomiędzy, znów przechodzimy nad drugi łuk i wykonujemy sekwencję słupek, oczko łańcuszka i słupek. Pomiędzy oczko łańcuszka. I tak wykonujemy całe okrążenie. Słupek, oczko łańcuszka i słupek w co drugi łuk i pomiędzy sekwencją oczko łańcuszka. Ostatnie oczko łańcuszka i rządek kończymy robiąc oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Tak wygląda sukienka aniołka po 11 rzędach. Rządek 12 zaczynamy od przejścia na łuk, zatem robimy oczko ścisłe. Następnie 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, słupek pod łukiem, oczko łańcuszka i pod tym samym łukiem jeszcze 2 słupki. Mamy sekwencję 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki. Pomiędzy oczko łańcuszka. Przechodzimy nad następny motyw. I wykonujemy tą sekwencję 2 słupki, dwa słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki. I znów oczko łańcuszka i sekwencję powtarzamy, czyli 2 słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki. Tą sekwencję powtarzamy dookoła rzędu. Nad każdym słupkiem
oczkiem łańcuszka słupkiem z poprzedniego rzędu robimy 2 słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki i pomiędzy oczko łańcuszka. Ostatnie oczko łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem. Tak wygląda rządek 12. W rządku 13 zaczynamy od przejścia na środek łuku, czyli robimy oczko łańcuszka nad słupkiem i oczko łańcuszka pod łukiem. Następnie wykonujemy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, słupek pod łukiem, oczko łańcuszka i 2 słupki pod tym samym łukiem. To jest nasza sekwencja. Pomiędzy 2 oczka łańcuszka teraz przechodzimy nad łuk pomiędzy 2 słupkami i robimy 2 słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki. I nad każdym z tych łuków pomiędzy tymi 4 słupkami będziemy wykonywać 2 słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki, a pomiędzy motywem 2 oczka łańcuszka. Ostatnie 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. I mamy rządek 13 gotowy. Rządek 14. Również zaczynamy od przejścia na łuk, czyli wykonujemy oczko ścisłe nad drugim słupkiem i oczko ścisłe pod łukiem. Motyw główny będzie taki sam, czyli 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki, czyli zamiast pierwszego słupka 3 oczka łańcuszka, drugi słupek pod łukiem, oczko łańcuszka, pod tym samym łukiem 2 słupki, czyli mamy wykonany motyw, a pomiędzy 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy znów nad kolejny motyw i pod łukiem robimy 2 słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki. 3 oczka łańcuszka pomiędzy i nad kolejnym łukiem powtarzamy znowu motyw. 2 słupki, oczko łańcuszka i 2 słupki. Pomiędzy motywami 3 oczka łańcuszka. Powtarzamy dookoła. Ostatnie 3 oczka łańcuszka łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem i sukieneczka po rzędach 14 wygląda tak. Rządek 15 jest identyczny jak 14, czyli przechodzimy nad łuk, robiąc oczko ścisłe nad słupkiem i oczko ścisłe pod łukiem. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, słupek pod łukiem, oczko łańcuszka i 2 słupki pod tym samym łukiem. To jest nasz motyw.
2 słupki oczka łańcuszka, 2 słupki. Pomiędzy nim 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy nad kolejny motyw. Nad łukiem robimy 2 słupki oczko łańcuszka i 2 słupki. I tak nad każdym z motywów robimy 2 słupki oczko łańcuszka, 2 słupki, pomiędzy nimi 3 oczka łańcuszka. Ostatnie 3 oczka łańcuszka i rządek kończymy, robiąc oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. Sukienka po 15 rzędach prezentuje się tak. Został nam już tylko ostatni, 16 rząd, w którym będziemy robić zakończenie sukienki. Rząd 16 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek. Następnie nad słupkiem robimy słupek. Nad łukiem robimy również słupek. 3 oczka łańcuszka. Nad tym samym łukiem robimy jeszcze jeden słupek. I nad tymi 2 słupkami robimy po słupku. Dwa oczka łańcuszka, pół słupek nad łukiem, 2 oczka łańcuszka i tak prezentuje nam się nasz motyw. Nad 2 słupkami robimy po słupku. Nad łukiem słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. Nad 2 słupkami po słupku. Dwa oczka łańcuszka, pół słupek nad łukiem, 2 oczka łańcuszka. I tak prezentuje nam się sekwencja, którą powtarzamy dookoła. Okrążenie kończymy oczkiem ścisłym i gotowy aniołek prezentuje się następująco. Aniołek ma około 8 cm i będzie doskonałą dekoracją na choinkę. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na inne moje ozdoby choinkowe oraz serwetki. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Martyna z Mabicom.